Pewnie już wiecie, dlaczego byłem Hondą ostatnio na żwirowni, a nie KTM-em. Bo silnik z niego wyjąłem. Zaraz wam powiem, co się stało. Silnik już mam zrobiony. Wystarczy tylko go włożyć. Tutaj mam te części, które musiałem odkręcić, żeby wyjąć silnik. Niecałe 4 godziny roboty i silnik wyjęty z ramy. Kilka dni i zrobiony. Koszty też w sumie nieduże. Bo mi tylko czwórka poszła, ale całą skrzynię kupiłem. Pokażę wam, jak wyglądały te tryby. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj są trochę zjechane. W tych miejscach są wydarte. I tutaj. Nie wiem, czy to tak złapie. Jest po prostu zaokrąglone. Z tej strony widać, że jest ostrzejsze. A z tej właśnie zaokrąglonej tutaj mi omykało na czwartym biegu. Jeszcze jedna rzecz w sumie, która była do wymiany i najbardziej widać, że wydarte, to ten wodzik. Dosyć mocno tutaj jest wydarty. No po reszcie to tak nie widać, żeby było jakoś tam mocno zużyte. Kupiłem całą drugą skrzynię z 13 roku za 600, także w sumie niedużo. Za robotę tam 300 i moment poszło. Bo skrzynia wyszła fajnie bokiem, jeden dekiel się tylko zdjęło. Ten od sprzęgła i cała wychodziła bokiem, także niedużo roboty. Ja zaraz silnik będę wkładał i dzisiaj to już nie pojeżdżę, bo deszcz pada, ale jutro myślę, że się przejadę i potestuję. No i siedzi elegancko. Chyba ciężko go było włożyć samemu, ale jakoś poszło. Nowa zębatka jest. No już jestem na żwirowni w Zdowie. Mała awaria KTM-a. Płyn spodnicy mi leciał, nie dokręciłem przewodu, znaczy tego, opaski jednej na przewodzie. Odpalam, a tu mi coś kapie. Ja jechałem na stację i nic nie kapało. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Ogólnie to pierwsze testy teraz w mojej skrzyni, na MRF-ie sobie jeździ, bo pan atakuje te góry. Ale odwaliłem trochę liwę, bo dałem w poście lokalizacji, kurde, żwirowni obok, a nie tej. Nie zauważyłem tego, o, ale trafik dojechał. Zatopać.
oglądałem takie przejeżdżone biatynki. Gdzie przy kopie. No nie jest aż tak stroma, co może tak. Jeżdżaj do tyłu. Nie dużo brakuje, a szkoda.
Na bok go ściągasz? Obracasz go? Dobra, spoko! Kurwa, trójkę zapiszałem, że to dwójkę już nie redukowałem, nie? No da, to już nie miał siły tak. Ty, bo jak wjeżdżałem, to też tak kolejny, to on tak ten. A po śladach to wjeżdża. Ja bym sobie może podjechał ten, do samochodu łańcuch podciągnął. Bo wiesz, nie naciągany był jak ten, włożyłem silnik, nie? Co? Wylepki jakieś do fana. Mam. To dawaj ty, bo ja jadę pod samochód, tam łańcuch sobie naciągnę. Thank you.
takie kolejne były, że nie wjechały. Teraz to wjeżdża, wtedy takie było od zawracania, kurwa, takie doły. Mnie tak rzucało, nie mogłem wjechać. And we'll bash your team. Win another World Series, man, it has to be. J-Roll needs a matching ring. It's about to get rough, grab the Vaseline, cause we'll fuck your team up, our bats are mean. Our shirts get dirty, you cats look cleaned up. We bout our business, but y'all like to talk about